Cześć kronikarki i kronikarze. Dzisiaj zapraszam was na remake dekady. No na pewno jeśli chodzi o gatunek horroru, to tak. Mamy ogromne sukcesy serii Resident Evil, zremakowanej od Capcom. I teraz Konami ze wszystkich dołącza w swojej serii o Cichym Wzgórzu. Wraz z krakowskim Bloober Team dowożą niesamowity tytuł. Zapraszam na Silent Hill 2 w wersji godnej 2024 roku. A nie zapomnijcie klikać w rozdziałki, żeby przejść do interesującej was sekcji. Ostatnim rozdziałkiem są moje opinie, gdzie dzielę się, czy grę warto kupić, czy warto poczekać na promocję, a może lepiej ominąć szerokim łukiem. Zapraszamy. Afraid? Run! Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I know what you are. I know why I needed you. It's all over now. I don't need you anymore. Zalecają, to mamy. Dobra. Bardzo schludne menu i to od razu jest pozytywna rzecz. To jest dla mnie ważne, żeby menu było czyste, przejrzyste i żeby się mało działo. Wyjątkowo nagrywam opcję po rozgrywce, więc dlatego mamy tutaj kontynuowany save. Mamy nową grę, mamy wczytaj grę, mamy ustawienia autorów i wyjście, więc słuchajcie, popatrzmy na te ustawienia. I faktycznie, jeśli chodzi o te ustawienia, to dzieje się tutaj bardzo dużo, tak? Gra na początku, przed rozpoczęciem rozgrywki, pyta o wiele z tych opcji, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolowanie gry i kilka takich filtrów, jak na przykład filtr 90sowy jest, ale to później. Więc to na początku już trzeba wybrać, ale oczywiście potem możemy w każdej chwili skorygować. Mamy tutaj grubość celownika, kolor, amunicja i wszelkiego rodzaju inne efekty, które w interfejsie pomagają nam, zobaczcie, jakby rozgrywce, no są to ustawienie rozgrywki w gameplayu, tak? Ale wyłączenie ich lub ograniczenie po prostu pomoże w imersji, nie? Co do interakcji, no to tutaj mamy kwestie dodatkowych, jak widzicie, albo brak zupełny i wtedy polegamy tylko i wyłącznie na naszym, stricte na naszych oczach, tak? Albo po prostu wybieramy sobie baton lub ikonkę. Tak, ikonka jest takim gdzieś na pograniczu imersji i praktyczności, nie? I tutaj możemy też kontrolować tego rozmiar. No jak widzicie, słuchajcie, jest to bardzo przemyślane i super, że są te opcje włączone, że dla tych, którzy, znaczy jeśli chcemy, albo gramy może po raz kolejny, albo dla wygody, albo przegapiamy zbyt dużo i mając to wszystko włączone, możemy sobie to dostosować i to jest super, że jest, nie? Jeśli chodzi o kwestie audio, tutaj od razu podkreślę, to jest gra, którą może nie w takim stopniu jak Senua,
ale mimo wszystko warto grać na słuchawkach. Dźwięk jest jedną z jej najmocniejszych stron. I teraz co się stało? Ja, będziecie to widzieć w rozgrywce, tak? Ja będę wchodził w menu i zmieniał sobie ustawienia, bo na początku ustawiłem sobie tak jak zwykle, czy gdzieś tam efekty otoczenie tak na 50-60%, ale nie, w tej grze absolutnie jest istotne, żeby były wysoko. Więc one są tutaj ustawione według moich preferencji już w grze. Mamy też tryb nocny i oczywiście radio jest w tej grze ważne. Mamy też wskaźnik, czyli znowu to jest pod kątem dla osób może niesłyszących albo niedosłyszących. Ten indykator będzie nam sugerował, kiedy radio jest aktywne, dlaczego radio jest istotne, no to dowiecie się za chwilę, nie? No i nasze tutaj urządzenia. Co do sterowania, jak widzicie, możemy sobie wybrać tutaj zestaw ikon. Kwestia przełączenia sprintu, wibracja i natężenie, tak? Wspomaganie celowania, no gra sugeruje się grać na padzie, strzelanie. Ja nie doszedłem na szczęście do strzelania w rozgrywce, ale to na pewno będzie wyzwanie. Nie wiem, czy nie będę sobie przełączał na sekcję, gdzie jest intensywne strzelanko na klawiaturze i myszkanie, ale no, domyślnie zacząłem go z włączonym wspomaganiem, przy czym nie dane mi jest je tego użyć później. No i oczywiście kwestia czułości, odwrócenia osi, kilka innych specjalnych, jakichś tutaj adaptacyjnych efektów. Nie wiem, czy to jest tylko dla kontrolera PlayStation, trudno powiedzieć, nie? Co do języków, jak widzicie, przeglądniemy sobie tutaj listę. Mamy język polski, mamy ukraiński, no i całkiem pokaźną listę innych. No jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, mamy ścieżkę japońską i angielską, przy czym ponieważ gra dzieje się jakby w Ameryce, to wyjątkowo w tę japońską gram z angielskim dubbingiem. Miałem wrażenie, że no znowu, postaci też nie są azjatyckie, tak jakby vibe jest dla mnie raczej taki zachodni niż wschodni, więc pozwoliłem sobie zostawić angielski. Nie wiem, czy jakby w oryginale, czy Silent Hill jest znany z zachodnim odbiorcą właśnie w angielskim, czy w japońskiej wersji, nie jestem pewien. No i kwestia tekstów, i słuchajcie, tutaj też jest bardzo dużo opcji. Zobaczcie, możemy sobie wyświetlić imiona, możemy sobie rozróżnić te imiona za pomocą specjalnych kolorów, czy specjalnych, no odpowiednich danych kolorów. Możemy włączyć kolory dla imion, możemy też włączyć kolory dla samych napisów, tak? Widoczność porad, jak widzicie, możemy to wyłączyć, ale się przydaje, żeby pamiętać, wiecie, to nie jest jakoś specjalnie mechanika podnoszenia itemu i odwracania go. Wiecie, nie jest specjalnie zaskakujące, ani też, ale żeby pamiętać przyciski, zwłaszcza jak się nie gra często na kontrolerach w takiej gry, nie? Oczywiście możemy też sobie i tutaj słuchajcie, co jest bardzo ciekawe, mamy tutaj, słuchajcie, czcionkę dla dyslektyków. Teraz tutaj mało widać, może jak dam tekstu, słuchajcie, o, zobaczcie. Bardzo fajne, słuchajcie, ta czcionka dla dyslektyków oczywiście daje większe separacje i sprawia, że każda litera jest wyjątkowa, przez co niełatwo jest je pomylić ze sobą tak bardzo, tak? Więc bardzo fajne, że ta opcja jest i ona jest oczywiście dla elementów interfejsu, jak i dla tekstów, nie? Więc to jest super. No zobaczcie, ile tu jest opcji w napisach. Świetne, jest to połączenie właśnie ustawień wygody, ale też i częściowo już dostępności, nie? Więc bardzo fajne efekty, dopracowane. No i oczywiście menu dostępność zbiera nam najważniejsze opcje z danej kategorii, czyli i z rozgrywki, i z grafiki, i z audio. Tak, tutaj mamy ten właśnie wskaźnik wizualny radia, tak? Czyli nie musimy polegać tylko na dźwięku. Sterowanie, no to jeśli chodzi o sterowanie, jak widzicie, najmniej. Bardziej to jest opcja właśnie wizualiów, ale zaraz zobaczymy ustawienia graficzne, że mamy też tryb wysokiego kontrastu. To jest też coś, co miało The Last of Us i to jest też jedna z najbardziej tak chwalonych gier pod kątem ustawień dostępności, więc Silent Hill też jest na wysokim poziomie. No i oczywiście, jak widzicie, tekst, tutaj bardzo sporo tych opcji, które przed chwilą mówiliśmy. No i last but not least, musimy omówić ustawienia graficzne. No i tutaj oczywiście dzieją się piękne rzeczy, tak? Mamy możliwy ray tracing, zobaczcie, jak to pięknie tutaj wszystko się prezentuje. Zobaczcie, mamy sliderek, ale nie nieskończony, tak? To, co jest... A nie, nieskończony jest, tak? Tak, jest nieskończony, ale tylko tutaj w przypadku przełączania, no to nie ma większego znaczenia. Ale mamy też, słuchajcie, indykator w postaci tych bloczków, nie? Która opcja jest wybrana, czy to jest ostateczna, czy nie? Więc to jest spoko, tak? Ja wolę dropdowny, ale jeśli mam nieskończony sliderek
i indykator, na której opcji obecna jest, to wtedy wiemy dokładnie, czy mamy ustawioną max, czy nie. To jest też spoko rozwiązanie. Bardzo ważne, że jest opis i najważniejsze, że jest, słuchajcie, screenshot, który wyraźnie też pokazuje różnicę, nie? Okej, ale widzę, że już na szczegółowych, ale tak, no bo tutaj są efekty jak takie jak Flara czy SSAO, tak, Ambient Occlusion. No, Ambient Occlusion powinno być pokazane, tak? Jak widzicie, wszystko to mam wymaksowane, ale też, jak mogliście zauważyć, DLSS mam ustawiony na jakość zbalansowaną, tak? Nie na jakość, tylko powiedzmy zbalans. To zwyczaj jest 50% ograniczenia rozdzielczości, tak? Bo przy nagrywaniu zbliżałem się niepokojąco do 60 klatek i to mnie martwiło, więc sobie troszkę tutaj zjechałem, chociaż zacząłem z jakością, zjechałem do zbalansowanego. Ale to oczywiście mając włączony OBS i nagrywając wysokich dosyć ustawieniach encodera, bez tego raczej gra śmiga z DLSS-em, owszem, ale bez DLSS-a również trzyma powyżej 60 klatek. No i kwestia, słuchajcie, no właśnie. Ślepota barw to raz, ale mamy też te lata 90, mamy też gdzieś, z tego co kojarzę, o, tryb wysokiego kontrastu, tak? W tym trybie dla osób niedowidzących wyraźnie widzimy postaci, które są oddzielone od tła i możemy, słuchajcie, grać. Oczywiście to jest dla osób, które tego wymagają, tak? Ale super, że takie opcje są, tak? Mamy oczywiście, ja lubię mieć kropkę, dlatego mam włączoną. Efekty wizualne ekwipunku jakoś tak dziwnie rozmazuje. No, nie wiem, co miałem domyślnie, ale to już nieważne. Ten tryb graficzny na te 90, jak widzicie, no, redukuje kontrast praktycznie do do monochromu, tak? Więc no to już według waszego gustu i uznania, tak? Zobaczcie też, że ten tryb nie ma trybu wysokiego kontrastu, czyli jest to taki stricte po prostu filtr, który ma wyglądać tak, jak ma wyglądać, nie? Globalne rozmycie w ruchu i rozmycie ruchu w grze, czyli mamy tutaj rozmycie ruchu na obiektach znajdujących się w ruchu względem kamery i to jest spoko. A nie, bo to jest, właśnie, bo to mi się wydawało, że czy to jest Per Object Motion Blur? Nie. To jest z jakiegoś powodu rozdzielenie rozmycia w ruchu całkowicie, jakby dla cutscenek i dla gry oraz dla samej gry bez cutscenek, czy cutscenki nie mają rozmycia w ruchu. Cutscenki mają inny problem, ale to o tym za chwilę. Natomiast ponieważ są bardzo kontrolowanym jakby vertical slicem gry, to niejednokrotnie na przykład mają zboostowane efekty. Dlatego też motion blur nie jest wymagany, bo jest to bardzo kontrolowane środowisko i motion blur nie musi być używany, żeby ukryć pewne rzeczy, żeby ograniczyć rendering, tak? Natomiast jeśli chcemy, żeby gra wyglądała identycznie w cutscenkach i jak w grze, no to możemy sobie to włączyć. Natomiast jednak jest gdzieś tam, to ciekawe jest to, że nie chcemy mieć ogólnie motion blur w cutscenkach i mamy tutaj opcję na wyłączenie go. Dobra. No i też tutaj, jak mamy włączony tryb wysokiego kontrastu, to możemy sobie też wybrać kolory na wrogów, sojuszników, obiekty i środowiska, tak? Więc no, to jest naprawdę ważne, tak jak wspominam, było też The Last of Us zdobyło za to nagrody, więc tutaj Silent Hill sztosik. Ustawienia są zdecydowanie na plus. Słuchajcie, czas rozpocząć rozgrywkę. Okej, okay. Ustawienia domyślne najlepiej oddają wizję gry Silent Hill 2. Sprawdź poniższe ustawienia dla bardziej precyzyjnej kontroli w trakcie rozgrywki. No tak, to jest moje standardowe podejście, tak, generalnie ustawienia interfejsu rozgrywki to raczej po tym, jak stwierdzam, że coś jest nie tak, więc nie, zostawiam domyślne. Poziom trudności, nie wiem, na czym polegają zagadki, czy są, wiecie, na myślenie, czy są po prostu jakimś upierdliwym QTE, to na razie zostawiam standardowe. Poziom trudności walk, to nie jest gra akcji, słuchajcie, to jest horror, tak? Sednem jest atmosfera, a nie czy wiecie, jakby bullet sponging z wrogów czy bossów, nie? Gotowe ustawienia interfejsu własne. Tryb graficzny lata 90. domyślne. Nie no, raczej domyślne. Co to tutaj jest? Współczesny, domyślny, retro. Nie wyświetla
Samouczki. A co to jest własne? Czemu domyślnie jest ustawiony jako własny? Co ja nie rozumiem. Może dam domyślnie po prostu, co? Dobra. Sezon Halloween oficjalnie rozpoczęty. Takiej skóry to ja jeszcze w grze nie widziałem. Skóry dłoni dodajmy. Spoglądam na klatki, widzę 30, więc ewidentnie jakby cutscenki mają zboostowaną jakość detali, żeby wyglądać właśnie tak realistycznie, nie? Ale jak przejdziemy do gameplayu, to się pewnie zmieni. I see that town. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. It couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Really? Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Okej. Okay. Mamy takie, powiedzmy, coś między 60 a 80 klatek i DLSS jest włączony, więc no, no joke, jeśli chodzi o najwyższe ustawienia, to gra wyciśnie ze sprzętu dużo. To rozumiem, jest nasz samochód. Zastanawia mnie, ja oczywiście znowu, to jest moja pierwsza gra Silent Hill. W sensie grałem w dwójkę bodaj,
Wydaje mi się, że demo dwójki było dostępne w którymś CD Action, wiesz, jakieś 15 lat temu, nie? Wydaje mi się, że grałam w to demko. Co tutaj mamy? Mapę. Cmentarz, rancho i wyjazd do miasta, rozumiem, tak? Czyli tak, droga widzę zablokowana, czyli trzeba przejść przez cmentarz. Tak, czyli to jest tajemnicze miasto z powitym mgłą, do którego wejść można tylko przez cmentarz. Zapowiada się normalnie. Okej, mam tutaj mapę teraz w interfejsie. Fajnie, że musiałem ją pierwszy zebrać. Ciekawe, czy jak mnie nie zebrał. Czy gra pozwoliłaby mi wyjść bez mapy stąd? Okej, czyli stąd przybyliśmy. Tu jest tunel, który jest zablokowany. Coś tam pisze. Jak się biega? Nie. Obracam się szybko. O! RB. LB, przepraszam. Okej. Okay. Welcome. To kiedyś było welcome. L odpadło. I E odpadło. Ha. No dobra. No, więc wracając do mojej przygody, Silent Hill jest jakby nie jest bogata. Nie mam tutaj dużo doświadczeń. Ten motyw, vibe, te gry nie są powiązane z sobą. Tak jest ich chyba z 10 czy ileś, ale chyba te pierwsze chyba tylko są w poważaniu graczy, nie? Nie jestem pewien. No i to miasto jest jakby tym wspólnym mianownikiem, tak? Ono się zawsze pojawia i wydaje mi się, że ono znaczy co innego dla każdych z tych ludzi, nie? Dla nich tutaj wydaje się, że byli tu w przeszłości i teraz czy to sprawiło, że się wplątali w te wszystkie powiązania, czy to po prostu, wiecie, to są bardzo metaforyczne i abstrakcyjne gry, pełniące tej rolę psychologicznego thrillera, horroru, nie? Więc to pewnie tylko są motywy, nie? No nic. Miasto w każdym razie jakby z naszej perspektywy jest prawdziwe, nie? I znamy je, tak? James i Mary, to było ich specjalne miejsce. Dobra, no jest ładnie, biegnijmy. Ta mgła też mnie to zastanawia i fascynuje, nie? Jakby 15-20 lat temu mgła głównie służyła, albo inaczej, no, gry nie miały zbyt dużego line of sight, tak? Wszystko było zazwyczaj właśnie za mgłą. A to jest gra, która wzięła to i wykorzystała jako właśnie jeden ze swoich głównych motywów, nie? Wtedy sposób na ukrycie, na wspomaganie renderowania. Głównie dla gier. A w przypadku serii Silent Hill jest to praktycznie jej taki jakby emblemat, znak szczególny, nie? Dobra. Tutaj jakby jest trochę więcej klatek. Mgła pomaga, nawet w przyszłości z renderingiem. Chociaż taka wolumetryczna, to wiecie, też ma swoje wymagania. Widzimy, że ta mgła totalnie się jakby z nami przesuwa. No nie zachowuje się jak prawdziwa mgła, ewidentnie, nie? Już tutaj wchodzi jakaś siła nieczysta. Bardzo, bardzo dobre dźwięki. Usłyszałem te spadające kamienie i tylko dzięki dźwiękom mogłem się zorientować, że spadają, bo bym już się nie zauważył. Jakiś zwierzak. Jest jakiś taka dziwna poświata. Ciekawe, czy to wynika z upscalingu. Taki ghosting się robi przy ruchu. Dobra, przyspieszmy to. Jakaś altana. O! A, wydaje mi się, że w ogóle tak, ten efekt to jest jeden z tych efektów, które można wyłączyć, tak, żeby nie był taki surrealistyczny, nie? Ale myślę, że to pomaga.
No, zwłaszcza jeśli chodzi o zapis, nie, to warto. Okej, okay, trochę to trwało. What? No. No, wracając też do samej historii jakby osobistej Jamesa, dostał list od zmarłej żony. O tym, że czeka na niego w miejscu, które znają w przeszłości dla nich wspólnym, ważnym miejscu. No i jedzie i... No i jakby bada to. No, musiał ją bardzo kochać, bo tutaj wpakuje się w niezłe, że tak powiem, bagno. Cutscenki w 30 klatkach. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here. But I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. To zdecydowanie był duch, nie? Mogę z nim pogadać jeszcze? Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. No. Czyli może Siren to Hero symbolizuje taki jakiś, wiecie, taką poczekalnię dla dusz, czy coś, nie? Czy on jest myślę, że świadom, że pakuje się w coś paranormalnego i zresztą to powiedział, nie? Praktycznie wprost, no nie dba o to, czy tu jest bezpiecznie, czy nie. Szuka kogoś i zamierza się dowiedzieć, o co chodzi. Pytanie, czy wiecie, czy to był faktyczny list, czy tylko po prostu jakiś jego taki niepokój w głowie i ma takie, wiecie, false memories, typu o, dostałem list od żony, a może po prostu coś go tutaj takiego bardziej, wiecie, wewnętrznego ciągnie. O, jakieś jeziorko. Część grobów zalana. Okej. Okay. Czyli cmentarz minęliśmy. Następną na mapie było to rancho, nie? Trochę
trochę głupio biegać, bo naprawdę jest taka nomen omen gęsta atmosfera, że tak człowiek chce aż iść i tak się rozejrzeć. Czy czegoś nie przegapię, czy znowu coś nie... Wiecie, jakieś... Bo właśnie, nie? Jakieś takie subtelne dźwięki. W ogóle soundscape i robota audio, którzy tutaj twórcy zrobili, szoker, jak to jest dobre. Moje obecne, jakby moim obecnym wzorcem, jeśli chodzi o design audio, jest Lords of the Fallen. Gra ma swoje problemy i swoje wady i wiem, że była też mocno krytykowana w takim ogólnym całokształcie. Holy shit, ale dźwięki tam są przecudowne, a tutaj jest jakby jeszcze wyżej poziom, bym powiedział. Nie są tak przytłaczające i tak wszechobecne jak tam, są bardziej subtelne i znienacka i co jakiś czas, ale ich jakby kierunkowość, tak, to jak są dokładne, ja słyszę dźwięk i wiem, gdzie popatrzeć dokładnie w to miejsce, nie? To jest sztos. Tutaj chyba Dolby Atmos jest wykorzystywane w takim naprawdę poważnym i zaawansowanym stylu. Sposobie, nie stylu. Silent Hill Ranch. Mogę tam wejść? Nie. W ogóle architektura mi niewiele mówi, ale widzę, że auto to takie mocne lata, wiecie, 20-30 czy coś, nie? Z drugiej strony na farmach i ranchach zazwyczaj ten sprzęt jest tak co najmniej generację wcześniej niż no ten tutaj furgon, no to takie lata typowo 70, no 80, nie? 80, 90, może nie 70, przesadziłem. Czy jego auto też raczej takie klasyczne, jakieś tam American Muscle Car, nie? Ale patrząc na jego ubrania, no nie są to chyba czasy współczesne, nie? Ale też nie wiem, czy jakaś przeszłość koniecznie. Myślę, że to też chyba nie jest istotne, że jesteśmy w takim trochę oderwanym od rzeczywistości linii czasowej, nie? I wszystko to po prostu jest kwestia stylu i atmosfery. Dobra. Jakiś też tartak. Okej, to ja, to moje oddychanie wybiegło. Myślałem, że słyszę kogoś sapiącego. Ale to tylko ja. Przynajmniej na razie. Tutaj pracuje wieża. Ta muzyka sugeruje taki trans, nie? Że im bliżej jesteśmy miasta, nie? Tym bardziej jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Dosłownie. Zostawiamy ślady? Nie. W sensie... Tak, okej, okay, tak, zostawiamy ślady, ale czy one są permanentne, czy znikają po jakimś czasie? O, chyba są. Chyba są. Nice. Dobra. Aha. O nie, pierwsza zagadka. Znajdź. O, tutaj jest wejście. Części samochodowe. No w Resident Evil to bym już walczył z tym pierwszym zombie. Dokładnie w dwójce chyba tak jest, nie? Czy w trójce to jest? Wchodzi się na stację i pierwsza jakby konfrontacja. Went to town. Czytaj. Załatwiam się z naprawy okna. Zapasowy klucz jest w szufladzie. Okej. Okay. Hello? Anyone in here? Dobra, to jest zwłaszcza w Ameryce, nie? Zanim wejdziesz komuś na posesję, to lepiej wyraźnie zapowiedzieć się. Okej. Okay. Przybliż. Dobra, no jest to klucz. Nie ma się co oszukiwać, myślę, że żadnych sekretów tutaj na tym etapie nie ma.
Naciśnij, nikt nie wca przycisk. Mapy, klucze osobiste. O, mamy list. W niespokojnych snach widzę to miasto. Sam obiecałeś, że kiedyś znowu mnie tam weźmiesz, ale tak się nie stało. Teraz jestem tam sama w naszym wyjątkowym miejscu. Czekam na ciebie. Podobno paznokcie Jamesa są istotne. Z czasem gry stają się coraz bardziej brudne, słyszałem. Nice. Jest to szczegół i detal na poziomie kurczące się jądra konia. Red Dead Redemption, kiedy jest zimno. Dobra. Shit, wait. Tutaj chcę być? Tak. Nie było zamknięte i mnie otwarte, półotwarte, tak i mnie zmieniło. Ktoś mi zamknął bramkę. Albo mi się zamknął, jak wchodziłem. Dobra, czyli teraz co, po ranczu, to już wchodzimy do miasta, nie? Tak. No, nie ma odwrotu. A może jednak chcę wrócić, cofnąć się i... Nie dealować z tym wszystkim. Myślałem, że będzie zamknięte. Mogłoby być zamknięte, nie? Tu nie jestem w stanie wejść, ale mógłbym przeskoczyć. No, ale nie będę przeskakiwał, rozumiem. Twórcy nie chcą, żebym tam przeskakiwał. Wiecie co? Normalnie mam bardziej wyciszone efekty, nie? Ale w większości efektów to są, wiecie, wybuchy, strzały, to tylko przeszkadza. A w tej grze mam wrażenie, że ten dźwięk jest jedną z postaci. Więc na razie troszkę zboostowałem, ale może dam na maksa za jakiś czas. No, jest przyjemnie. Jest o wiele lepiej niż było. Dobra, czyli wchodzimy na tą główną aleję. Jest to też rzeka. Zastanawiam się, czy jakaś symbolika jest w numeracji tablicy rejestracyjnej, ale jedyne co symbolicznie mnie trochę creepoutuje, to ta muzyka. Jakby z takiego transu przeradza się w taki niepokój, autentyczny niepokój. Dobra jakość asfaltu. Dotarliśmy do miasta.
Okay. Okay. Znałem się znowu nad nazwami. Czy mają jakieś znaczenie te ulice? Nathan, Saul, Sanders. Wszystko to są imiona lub nazwiska. Mamy jakieś tam biznesy. No dobra. Jest też checkpoint. Czyli w lewo, czy w prawo? Prosto. W lewo, nie, w lewo jest nic, w prawo. Albo w sumie, a czy to pokazuje, w którą stronę są zwrócone? Tak z ciekawości. Tak, a wprost tam jest jakby większa część miasta, tak? Jak my się nazywamy? James, ale nie czasami Sanders właśnie? Ha. O. A to co? Słyszycie ten materiał? Znaczy, polecam w ogóle w słuchawkach oglądać, nie? Taki ciężki materiał, nie? Słychać, czy, ja wiem, co to jest rodzaj materiału, jakbym go miał dotknąć, to wiem, jaki miałby feel przez to, że go tak słyszę, nie? Że słyszę, jak się zachowuje i jak się odbija od tego muru. Taki trochę wygląda mur jak jakiś taki izolacji pandemicznej, czy jakiejś innej epidemiologicznej, nie? Czyli tutaj zamknięte przejście. O, i mapa się nam update'uje, ale przyjemnie, dobra. No czyli rozumiem, że idę na Lindsay Street, no bo tam jest, tam w sensie jest ślepa uliczka, anyway, to może tam, wait, przegapiłem coś, oh fuck. To jest krew czy rdza? A, i ona mnie też zresztą chyba prowadzi, nie? No nie patrzyłem pod nogi, to muszę przyznać. Patrzyłem się po świecie. Czyli idziemy za krwią. Great. Może to jakiś płyn samochodowy, nie? No w tym mieście dawno nikt nie mieszkał.
kolejna blokada. Hey, wait. Na pewno chcemy się z tym Fuck. Chcę sprawdzić, czy mi update'uje. Right. Dzień dobry. Nie chcę się zbliżać do monstera, nie mając żadnej broni jeszcze. Znowu, zobaczcie, co mnie tutaj zaprowadziło, tak? Szedłem sobie pośród mgły. Dźwięk mnie zaprowadził do tego miejsca, tak? Kierunkowy dźwięk, który powiedział mi, tutaj patrz, tam idź. Znaczy, potem inne dalsze ślady, nie? Ale od dźwięku się zaczęło. Jest masakrycznie dobry tutaj. Koniecznie go na słuchawkach trzeba grać. To nie jest tak creepy, jak te binauralne, te szepty, które są w senu i je, cokolwiek. To jest takie bardziej właśnie wszechogarniające, ale no i o wiele subtelniejsze. No nie ma tego dialogu wewnętrznego, który jest w senu i I don't know. Jest jakaś tutaj, słuchajcie, siekiera. Macie siekiery? Zajrzymy, co tam jest z góry? Chyba dopiero mi cutscenka pokaże. Cześć! God. Najgorsze są tych w horrorach, słuchajcie, te niesymetryczne takie, wiecie, nieregularne, niesymetryczne ruchy, nie coś, idziesz szybko, albo super voloptem nagle szybko, albo w jakichś dziwnych kątach i tak dalej, nie? Japanese style horror, najgorsze. Co pamiętam, to też chyba było w trailerach wyraźne, nie? Ale wiem, że z tego demka też, które grałem 20 lat temu czy ileś, to wiem, że to są jakieś takie syreny, które nic dobrego nie obieszczają, nie? I tylko czekam, aż ta syrena zawyje i wyjdą na mnie jakieś zombiaki. Po prostu... Czy wierzysz, że ten tutorialowy potwór jednocześnie jest też dla mnie sposobem rozgląda się za obiektami oznaczonymi białym materiałem? Wskazane miejsce, przez które możesz przejść i z którymi wejdziesz w interakcję. A, okej, okay, takie coś. Okej, widzę takie bandaże. Tutorialowy potwór, który da mi może jakąś broń? Chociaż jakiś, słuchajcie, jakąś finkę, jakiś nożyk, nawet jeśli nie siekierę. Ale preferowałbym karabin albo najlepiej miotacz ognia. Zobaczymy, co dostanę. No, mam jakby to samo myślę. Save point. Good. Fizyka materiału bardzo przyjemna, chociaż ma
mocno zredukowany frame rate, jak widzicie. Nie wiem, jakie to jest odświeżanie, ale grubo poniżej 30 klatek. Czy ja potrzebuję mieć... Może potrzebuję, nie? Jakbym przypadkowo sobie skorumpował save'a, to lepiej mieć więcej niż jeden. Ale jest to mimo wszystko jednak liniowa gra. Czy wierzę, że może nie muszę zawsze iść, wiecie, nie wiem, jeśli chodzi o ulicę, na przykład na tą samą ulicę w pierwszej kolejności, ale no nie wydaje mi się, że to jest, no horrory. Horrory zresztą powinny być liniowe. Był ten jeden, słuchajcie, z lepszych horrorów, nie grałem, ale oglądając cały let's play. The Evil Within. The Evil Within było takim trochę open worldem horrorowym. Czy tam to się nie nazywa open world, tylko to się nazywa semi open world, albo jeszcze inaczej. Jest jakiś taki podtyp, takie wiecie, duże mapy, nie? Coś jak Andromeda na przykład, nie? Niekoniecznie otwarte i bardziej seria dużych map połączone ze sobą, a nie jeden cały otwarty świat. Aha. Napój leczniczy. No i zaczyna się hordowanie każdego jednego itemu. Naciśnij. Nie, przecież nie. Nie będę marnował, jestem cały i zdrowy. Dobra. Zaraz nie będę. Powiem szczerze, że w tych wnętrzach mało co widzę. Przez to, że też oślepiają mnie moje światła. Cigarety. Okej. Okay. Radio słyszę. Wiem, że radio też jest mechanik, bo widziałem jakieś opcje na radio i to radio... Czy ja tam coś widziałem? Czy mi się tylko przewiduje? To jest chyba jakaś mechanika na właśnie wykrywanie bestiuszy? Czy coś? Albo... O, widzę. No, mówiłem, że tam coś się rusza. There we go. Stay back. Disgusting thing. Człowieku. Czy jakby człowiekopodobne stworze. Is this what I saw in the fog? Yeah. Whatever it is, it's not human. Yeah. Trochę się przydają te refleksy souls-like'owe, nie? Myślałem, że jakiś batonik. Zrobiło mi to coś przejście. Nie, no, japoński horror to jednak jest japoński horror, nie? To nie ma nic gorszego. Przez gorszego mam na myśli najlepszego, tak? Horror, żeby był horrorem dobrym, to nie ma być właśnie, nie ma być dużo krwi, nie ma być dużo potworów. Najlepiej, żeby nie widać było, co jest, nie? Moją słabością jest Shutter i nie Shutter Island, tylko Shutter. To jest japoński horror. Oczywiście Ring też jest spokojnie, w podobnym stylu. To są rzeczy, które na samą myśl o nich mam ciary, nie? Wiecie? Tutaj oczywiście był bestiusz i muszą być bestiuszy, to jest granie, więc wiecie, jak ja tam mam przejść, czemu nie mogę się przycisnąć? Aha, bo już nie pokazuje tych promptów, okej, okay, niedobrze. Mam to radio, mam tutaj kolejny item, strzykawka. Stara i zardzewiała, no ale cóż. Czyli mam napój i strzykawkę. Zakładam, że jedno daje więcej życia, drugie mniej. Ja jeszcze nie straciłem. Ale wiecie. Ok.
Ja już kłonię ma realistyczny fizyk. Jezus, te kascenki w tych 30 klatkach. To jest... Oh my god. Wy zobaczcie, super jest na jego lewej dłoni. Widać ślad po pierścionku. Nie ma pierścionka, ale jego palec ma tak zniekształconą skórę. Słuchajcie, 10 na 10 skóra dłoni, rewolucja graficzna. Game of the Year, jeśli chodzi o skórę. To na pewno. To już jakby mogę stwierdzić. Zobaczymy, co jeszcze potem stwierdzę do samego końca, jak dotrwam. No tak, to radio wiem, że będzie ważną mechaniką. Okej, tam byliśmy w środku. No... Gdzie jesteśmy? Okej. Tak, jesteśmy na Martin Street i jesteśmy po drugiej stronie tej nieprzyjemnej wielkiej ściany separacyjnej. Chcemy mi też, jak bardzo rozsiane są takie wszelkie zakamarka, jakieś znajdźki, czy nie. Trochę mi szkoda byłoby gamifikować tej gry, wiecie, o co chodzi. O, więcej tutaj, co on spadł z góry, czy próbował się wspinać na górę? Co chciałem powiedzieć, dokończę mi zanim kliknę. Mam wrażenie, że chciałbym tę grę grać totalnie i wyłącznie ze skupieniem na fabule i też wydaje mi się, że nie będzie tutaj jakichś głupich collectibles, na zasadzie, wiecie, idź w alejkę i podnieś dzbanek i tam, wiecie, dowiedz się czegoś, poczytaj sobie o czymś. To jakby wydłuża gameplay i gra może dzięki temu powiedzieć, że ma 15 godzin zamiast 10, ale przy takim tytule to byłoby naprawdę ujma, nie? Ale też wydaje mi się, że Silent Hill nie stosuje takich sztuczek, nie? Jednak to, wiecie, to jest gra, to jest pedigree, to jest gra legenda, nie? A to jest jej remaster. I wiem, że są wierni. Myślę, że nie wprowadzaliby takich pierdół. Bar. Neely's Bar. No dobra, czyli lekka sugestia, żeby się tam przejść. Zobaczmy, gdzie ten Neely's Bar jest. Okej, czyli tutaj. No dobra. Czyli najlepiej iść cały czas prosto i potem skręcić w prawo, nie? Jak dojdę do końca. A czekaj, zaraz to... Ups, nie tak chciałem się jakoś zbliżyć, ale się nie da. W sensie kamerę sobie zbliżyć. Co tu jeszcze jest? Jeśli doczytasz, uciekaj, to miejsce nie jest takie, jak się wydaje. No, wydaje się dokładnie takie, jakie jest, więc nie. Czasami jestem... Oh my god. Myślałem, że coś wyjdzie na mnie. Czasami wystarczy spojrzeć wstecz. Ciekawe, czy to znaczy, wiecie, w wielu horrorach jest tak, że idzie się za ułek, nie? Trzeba spojrzeć wstecz i nagle się coś odblokowuje, nie? Okej, to cześć, pa. God damn it. O, save. Thanks. Dzięki, że stąd wyszedłeś, potworze. Bo mam tutaj save area, ale jeszcze się upewnię. To takie save. Co zrobimy sobie klasycznie 3 sloty? Ta perspektywa to jest jakby ta kartka, która patrzy na moją główną postać, nie? Takie jakby zwierciadło. Lem. Ciekawe. Mam save'a, mam deskę z gwoździami.
a zaraz będzie bitka. Ja miałem iść prosto, cały czas prosto, ale już chyba się pomyliłem, nie? No, tak, do baru to najlepiej iść mniejszą uliczką, czyli tutaj, ale tam chyba jest siatka. Okej, mogę iść i w prawo, i w lewo. I automatycznie wyciągnęło mi moją deskę, więc wiecie, taka lekka, taka subtelna podpowiedź ze strony gry, nie? A czy jak pójdę główną, czy chodzenie głównymi ulicami to jest zły pomysł? To mnie ciekawi. No bo mógłbym też przejść do tego baru, wiecie, ulicą, nie? Ale może to nie jest wskazane. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy lepiej się przyciskać tymi tutaj usianymi potworami. What are you? Oh my god, robactwo. O! Szybko, zanim stanie. Oh fuck, no. Chodź tutaj, Ben. Teraz. Czy on wybuchnie? On albo ona. Ono. Umów mi się, że to jest ono. Dobra. Brudy. Zakrwawione, czy tam wiecie, więc wszystko tutaj jest. No i te sprzęt jakby pralniczy jest tak grubo sprzed epoki, nie? Super siła, super świeżość, super. No tutaj nie ma przejścia, okej, czy to jest what the hell? Myślałem, że to się nie dało przejść dalej. Ale się nie da. Albo zaraz tu jeszcze jest. A nie. God damn it. W marcu 1965 roku miasto Silent Hill odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Badaczy Zjawisk Paranormalnych w Maine. Po dokładnym przyjrzeniu się okolicy zespół doświadczonych radiestetów ze stowarzyszenia stwierdził, że obszar otaczający zabytkową już kopalnię węgla Wilts charakteryzuje się wysoką aktywnością. Eksperci wyrazili również nadzieję na możliwość przeprowadzenia dalszych badań i eksploracji wąwozu. Nic z tego jednak nie wyszło, gdyż Towarzystwo Historyczne w Silent Hill ograniczyło dostęp do wspomnianego obszaru, przekształcając go w rezerwat przyrody. Co więcej, pomysł stowarzyszenia spotkał się z krytyką ze strony lokalnej społeczności, która uznała, że natura przeprowadzanych przez nie badania mogłaby przestraszyć turystów i zniechęcić do widzenia tej okolicy. Podważanie wiarygodności naszych badań i zasłanianie się turystami brzmi jak wymówka wymyślona tylko po to, abyśmy nie mogli zobaczyć, co tam naprawdę jest, skomentował jeden z badaczy. Niestety żaden z tych przedstawicieli władzy lokalnej nie odniósł się do tej sprawy. Informacje od wydawcy, w chwili ukazania się publikacji nie istnieją żadne dowody potwierdzające wiarygodność radiestezji lub świadczące o skuteczności którejkolwiek z metod radiestetycznych. Wyrażone w artykule opinii odrzynają poglądów autora. Dobra, czy tutaj się działy jakieś zjawiska? Zakładając w świecie, który dopuszcza zjawiska paranormalne, jest tutaj jakby powód do tych wydarzeń, nie? Że coś tutaj mogło się
skumulować paranormalnego, no i mamy to, co mamy. Ludzie, którzy to miasto odwiedzili, nagle są w jakiś sposób powiązani z tymi zjawiskami. Okej, czyli na moje pytanie typu, czy się skradać, wchodzić w zakamarki, mam dodatkowy lore, mam dodatkowe informacje, no ale jakby coś spowolniło to tempo posuwania się historii, nie? Więc chyba jednak trzymać się trzeba głównych ulic. I see you. Pojedynczo jeszcze po się z nimi walczy. Boję się momentu, kiedy wyskoczą na mnie dwa, nie? Oh fuck, no to było takie trochę zaskakujące. Buty na koturne. No dobra. Budka telefoniczna. To dopiero jest zabytek, nie? Ciabło mnie to coś wcześniejsze. Chwila. Bo ono mnie może prowadzić. American Cafe, dobra, jestem na tym skrzyżowaniu, na którym chciałem być. Czy może jak się będę trzymał od tej jednej strony? Wiecie, nie muszę walczyć z każdym potworem w każdej chwili. Bo tędy jest droga do tego baru, nie? Tak jest, dokładnie. Kolejny ziomeczek. Wait, zastanawiam się, czy... No... No w tym stadium pełzania po ziemi jest tak 30 razy bardziej creepy niż jak w stanie, nie? Come on. Mam poczucie, że zrobiłem coś złego, w sensie to takie było biedne i sobie tak tylko creepily tutaj pełzało i wcale nie było szkodzące społeczeństwu. Ja tak trochę perfidnie zaatakowałem tą bestię. Coś się ładuje i był stuttering. Gruby stuttering. Andy's Tool Shop. Jesteśmy z powrotem na ulicy Sandersa. Zanim cokolwiek kliknę, save, to zrobię sobie 4 save. No, totalnie jest to takie lustro, nie? Wcześniej było bardziej od spodu, jak leżało na tablicy, a teraz jest... Wiecie, co byłoby creepy, jakby nagle teraz coś przeszło tam za mną, nie? Dobra. Patrzę na czas. Jeszcze może byśmy do jakiegoś takiego większego jednego momentu może kogoś poznamy, może kogoś spotkamy. Nie wiem, co w niego wstąpiło, po prostu zaczął się w nią walić. Nie miałem wyboru, musiałem wyprosić go na uciekł wrzeszcząc, że wszystko naprawi. Pozbierałem, co się dało, ale nadal nie mogę znaleźć jednego z przycisków H, czyli że zakładam, że w tą szafę grającą, która tam jest zakryta. Połowa płyty wciąż tkwi w środku, brakuje tej drugiej, pewnie ją zabrał, tak jak się zastanowić, pobiegł w stronę Groovy'ego. Tak czy siak może do niego zajrzeć i sprawdź, czy nic nie jest. Mieszka przy Soul.
W sensie ulicy Solo, rozumiem, tak? Ta... Groovy music. Okej. Okay. Czyli ziomek... Aha. Jeszcze inaczej. Było coś o płycie, ale było coś o tym, że zabrał połowę. Przycisk też musimy znaleźć, tak? There was a hole here. It's gone. Okej. Okay. Dziurę kapsem faktycznie. W sensie, że co, że nie rozumiem. Dziura. No dobra. No kadzynki w 30 klatkach, ja słuchajcie, nie mogę, to po prostu to właśnie wrażenie, jakby się tak nagle cofało 30 lat do tyłu, no przesadzam, ale... No połowa płyty, to było wspomniane w notatce. Od razu zepsułem bardziej maszynę, jak teraz będzie trzeba naprawić, to tylko bardziej skomplikowane. Mam 3 różne itemy. Okej, okay, czyli tutaj jak będę miał całą płytę, to mogę sobie tutaj ją włożyć. A żeby ją zdobyć, to pobiegł w kierunku... Jeszcze raz, jak to było? Połowa, brakuje tej drugiej. Pewnie ją zabrał. Pobiegł w stronę Groovy'ego, tak? Czy się może do niego zajrzeć? Czyli u Groovy'ego będzie płyta, czyli pierwsze pójdę po płytę do albo lepiej pierwsze zajrzeć do ziomka. Chyba powinienem pierwsze zajrzeć co u ziomka, nie? Kurde. Klucz z jakąś ćmą. Powinienem zapisać teraz, słuchajcie, bo zrobiłem już tam te parę rzeczy. Wiecie, żeby nie musieć powtarzać tej kascenki w 30 klatkach. Okej, okay, Groovy to był w prawo i główną ulicą cały czas. Giga komputer, no. Pozytywnie, wiecie, 90s, taka nazwa na sklep komputerowy, tak to właśnie wyglądało wtedy. Kodzik do Grand Market. What? Co na tej mapie się nagle pojawiło? Klawiatura. Aha. Jeszcze coś innego jest. Szafa grająca, tak? Tak, dobra. Okej. No to klasycznie. Tutaj jakby vibe jest jak z Resident Evil, taki też metroidvaniowy podejście do mapy. To ja to lubię, taka interaktywna mapa, która właśnie pokazuje, które drzwi zamknięte, które przejście, to jest super, nie? Mam taki interaktywny journal, który nie jest po prostu tylko questlogiem, nie? Który naprawdę jest dla mnie pomocny i przydatny.
zamknięte. To jest ten Grand Market. Dobra, to muszę wejść od tyłu. Tymi, tą klawiaturką, nie? Na pewno tutaj coś chodziło wcześniej, co zignorowałem. Wtedy dalej tam chodzi, ale to mogę przemknąć obok. Ta restauracja czynna? Nie. Idziemy z dala od tej bestii. Zwłaszcza, że mnie poprzednio pocnęła, więc pewnie powinienem był użyć... Czy jest w trybie pełzającym? Możesz niszczyć okna, by znaleźć przejście i dodatkowe wyposażenie. Wait. Itemki, mówicie? Jezioro Toluca, czyli tutaj atrakcje turystyczne. Park rozrywki nad jeziorem. Kaczor Don, konik Huey, kotka Kathy, okej. Latarnia Mors... Stare Silent Hill, zejdź z utartej ścieżki. Coś tam, kurde, łazi za mną. Żeby mnie coś nie pacło, czy jestem bezpieczny, jak czytam, tego nie wiem. Mogę tam wejść? Nie. Tak, ewidentnie moje radio mówi mi, gdzie jest, że pest już jest w pobliżu, nie? No i jest. Tylko obawiam się, że tu jest gdzieś drugi. Nie chcę zostać osaczony. Widzi mnie? Widzi mnie, dobra. Chodź. Powiem szczerze, te metody humanitarne sobie odpuszczę, nie? Pod autem jest, nie? Jest, widzę. God damn you. Ślad. Mówili mi coś o tych oknach, może coś po drugiej stronie jest, nie? Że itemy mogę... Wait. Tam jest jeszcze jeden raz, czy mnie widzi? Mogę wejść. Nice. O, proszę. Czy ta Franca tutaj wejdzie za mną, czy nie? Cholera. Może być inna wewnątrz, nie? Frick, no. Tylko, żeby ta druga nie weszła. Cholera, widzę. Dobra, to ja tylko mogę... Fuck, odwrócił się przodem. Come on. Ja tu już nie byłem. Wait. Jest taki podobny korytarz. Tu była jakaś notka. Chciałem przeczytać. Pewnie kolejny quest, nie? Tamten facet znów tu był. Przypomniałem mu, że dostał ostrzeżenie, że nie ma przychodzić, a zachował się tak, jakby nie wiedział, o czym mówi. Tak czy siak wstał i wyżej nie wątrował się, ale coś nie sprawiało jeszcze. Gdy patrzę na jego twarz, czuję się, jakbym patrzył na maskę. Jakby coś... Okej. Nie, czyli tym razem nic mnie nigdzie nie prowadzi. Ah, frick. O, maybe I'm safe. Shhh, sneaky. Dobra, czekajcie, bo ja już jestem chyba blisko, nie? Fuck. W drugą stronę. Fuck, chyba mnie zobaczyło. Może ubiegnę. Idzie za mną, czy... Dobra.
drugą stronę i po drugiej stronie ulicy to groovy music jest, nie? Jest, dobra. Best już. Where? Fuck. Słyszę drugiego. Słyszę drugiego. Fuck! Mniej. Właśnie o to mówiłem, że jak się tam osaczyć, to będzie problem. Gdzie się walczy w tych... Ma przewagę, bo ma atak dystansowy, a ja nie mam. God damn, ja tam dojdę znowu. Zawsze nie chcę być przodem, no... Skumany się tak ustawił. No chodź. Bi! Fuck. No znowu się... Ale... Se to wymyślili, słuchajcie, sprytnie. No normalnie ma przewagę tutaj w tym obszarze. Ja nie mogę się zbliżyć. Nie chcę być z przodu, bo z przodu on potem bije z, wiecie, z czerepu. Teraz. Dobra. Ale trzeba będzie się podleczyć. Okej. Niedawno przyszedł woźny, był pijany i cały zapłakany. Przyniósł połowę płyt i krzyczał, że musimy ją naprawić. Byłem gotów to zrobić, żeby tylko się zamknął, więc wstałem, by wyjąć klej z szafki, ale wtedy facet przypomniał sobie, że ma ze sobą tylko jedną połowę wybiegu. Spróbuję popytać w Nilis. Okej, dobra, czyli rozumiem, że poleciał do domu, czyli tutaj jakby trop się kończy, albo raczej mówi mi, gdzie, że mam iść w drugą stronę. Tam jeszcze mogę przejść, zaraz to zrobię. No, to było przemyślane, nie? Specjalnie takie miejsce, gdzie nie mogę po prostu zaczaić się za wiecie, od tylca. Tylko musiałem kombinować. I nie było to przyjemne. O! A! Okej, okay, no druga połowa płyty była w Unilis, pracuje. On zostawił tą, pobiegł, ale zostawił tą drugą połowę płyty. Dobra, weź klej. Weź to. The long way. A weź to. I teraz by się przydało jakoś. No właśnie. Weź płytę. Klej i drugą płytę. Nice. Będzie nieco. Wiecie. Dystorcji, no ale powinna działać. Zaleta fizycznych mediów, nie? Da się je naprawić. Okej, czyli wracamy do Nilis. Tu są jeszcze jakieś drzwi. No to nie wiem, czy ta szafa grająca działa. Muzyka może przypomnieć ci te wszystkie piękne chwile. No właśnie, coś pewnie jest ważnego pod kątem Mary i nas, nie? O! Wait. Okej. Dobra. Tam jest kolejna ściana. U. My God. Za drzwiami budzącymi się wśród mroku czyhają koszmary. Rozumiem, że to trzeba przyjść po zmroku, chociaż ja nie wiem, czy w tej grze jest dzień i noc. My God. Dobra. Na razie to jest problem na przyszłość. Póki co musimy wrócić do baru. Tu jeszcze jakaś uliczka jest. No, to może być coś grubszego. Zastanawiałem się, czy coś więcej wyskoczy, czy tylko te robale, no, na to radio, w sensie na te robale reaguje.
Wygląda jak miejsce z itemem, nie? Albo większym potworem. O, tu jest, proszę. No, dzień dobry. Dziękuję. Bar jest po tej stronie, po której jestem, czy... Tak, dokładnie tak. Staram się ograniczyć kontakty z obcymi. Social distancing. Fuck. Idzie stąd. Wait. Myślałem, że to coś tutaj odżyło. Ale tutaj bezpieczny, czy przyjdzie za mną? Idźce. Komputery były po drodze. I tutaj jest ewidentne ładowanko, bo za każdym jak tu wracam, to jest w cholernie duży stuttering. O! A ciebie nie zabiłem? Odczłep. Chociaż wydaje mi się, jakby długoterminowo chyba lepiej ich zabijać, bo... Czy wiecie, póki co to ja jestem największym horrorem w tej grze, bo zabijam wszystko, co się rusza. No. Dobra, save. Oh my god. To jest dwójka C, tak? Fuck, ten klawisz przecież, o nie. Czyli muszę iść do... do tego apartamentu, nie? No. Tam. Dzień dobry.
Nie widzę. Robactwo? Jak robactwo, to naprawdę nic nie widzę. Jest ciemno jak... Wiadomo. Okej, robactwo. Chodzi mi o to, co triggeruje moje radio. Czy większy bestiusz, czy tylko robactwo. Które to był numer? Mieszkanie 9. To na górze chyba, ja? Czy to w ogóle jest góra? Jak to mam? A. Jeśli tutaj coś jest w środku, to ja szczerze powiedziawszy nic nie widzę, więc... O, dzień dobry. 9. Piątka w piątce będzie do 9. Jej. Lokator z mieszkania 5 zostawił swój klucz. Mówi, że jest jakiś przeciek na piętrze wyżej. No, czyli z 9, rozumiem, tak? Tworzę sobie drzwi. O. 1, 2, 3. Na trzecim piętrze. Okej, czyli co? Myślisz, że przejdę z drugiego na trzecie, na 9? Ho. O! To się da wyjść stąd, czy nie? Nie. Jakiś grubszy bestiusz za drzwiami? No gdzie niby, jak tutaj nic? Przecież tu już byłem. Coś na mnie wyskoczy, tak? A nie, robak. I don't see it. I don't see it. Nothing. Potem będę nagrywał i sobie będę myślał, no jaki ja głupi robak, bo biega pode mną, a ja go nie widzę. Wkurzające jest, bo jak coś większego potem będzie, to ja... O! Thank you. Nie będę słyszał. Dobra, czyli w piątce coś cieknie. A no tak, jest dziura. Ok, czyli nie przejdę tutaj na trzecie piętro. Piątka, szóstka. Ósemka. O. Mogę tam wejść? No tu jest taki większy obszar, wiecie, zagadkowo. Taka zagadka środowiskowa, nie? Na zasadzie... Oh no... Zaraz jestem na drugim piętrze przecież, to tam na dole coś chodzi, tak? I'm safe. Teraz już mam pewność, że źródłem jest tamto mieszkanie. Ciągle tym to powtarzam, czemu z tym nic nie robią. Dłużej nie wytrzymam, czuję się, jak dostaje się pod moją skórę, wdziera się do płuc. Okej, jakieś coś... Jakieś coś nieprzyjemne. Hmm.
czwórka. O! Tu mogę wejść chyba, nie? Piątka. Klucz. Dawno nie miałem save'a, powiem szczerze, nie podoba mi się to. Czy rozumiem, że teraz to już nie jest tak co jakiś czas save, tylko właśnie muszę sobie sam dbać o to, żeby wrócić do hubu w barze i zrobić sobie save'a, nie? To jest upierdliwe, bo w przypadku... O, fuck, no właśnie. W przypadku takiej pomyłki zginę tutaj, muszę wszystko to powtórzyć potem, nie? Great. O, będę mógł przejść Fire Escape, nie? Clever. Puścić? Nie. Haj. Żeby nie było, że zabijam was wszystkich, jak potem będzie komitet i jak będą oceniać moje działania. Frick. Zawsze będę mógł powiedzieć, haha, ale ja nie zabijałem wszystkich. Tylko tych, co mnie zaatakowali. Potem zjawiła się ona i zmyła to to miejsce, nie dam, muszę myśleć trzeźwo, szybki postój w Teksanie, a potem w drogę, okej, coś tam. Coś tu na pewno łaziło wcześniej, słyszałem. Let's have a look. I don't know. Great. Czy ja chcę zaglądać, co jest w tamtym pokoju? Chyba się tam nie da wejść anyway. To był chyba błąd. No tak. W tamten nie wrócę i tak, więc mogę... Dziesiątka... O, tutaj coś jest, nie? Mogę... Co ja mogę? Mogę spać, to nie. Ale tu jest jeszcze jakieś inne coś. Schodki. A tu na dachu. Da się zejść? Da się. Tylko gdzie to zejście jest? Bo tu jeszcze coś jest. Fuck. Dobra, nie ma. Tam jest
To gdzieś o drugiej jest, nie? No właśnie, tamten. Come on. You don't see me. Dobra. Safe. No i zobaczmy, co z tą płytą. I czas kończy tę zabawę. Czemu nie mogę użyć? A, okej, muszę zaznaczyć. Git. Dobra, czyli teraz jeszcze raz C. Dwa, nie? Tak to ma być. Ale to wciąż nie działa. Oh my god, jeszcze potrzebuję monetkę. That's so sad. Ma to jakieś monety? Przecież musi być. No to nie zobaczymy, co jest w szafie grającej. Już czas jest i tak spory. A to jest gra, gdzie w sumie każde te kolejne 15 minut to jest tylko spoiler. Jakby czujemy, widzimy grafę, widzimy vibe. Jest przyjemnie, jest gęsto, nie? Nie mam monetki, więc nie puszczę płytki. Szkoda, nie wiem w sumie nawet gdzie jej szukać, szczerze powiedziawszy. No tak, było wspomniane Texan Cafe. Racja. Byłem tam już zresztą chyba, nie? Słuchajcie, skoczyłem na szybko do Texan Cafe. Po drodze zaskoczyło mnie tylko kilka potworków. Jeszcze jakiś tam też był barber, ale nic tam nie znalazłem przynotki. Natomiast znalazłem monetkę. Mam nadzieję, że to wszystko, co potrzebuję. C. Nice. I teraz dwójka to była ta pytania. Yes. Day there. Just the two of us staring at the water. Mm-hmm.
O. Ale słuchajcie, co otwiera klucz? To, żeby się dowiedzieć, musicie spróbować gry sami. Zapraszam na krótkie podsumowanko. Oj, nie będę musiał tutaj długo mówić, słuchajcie. Widzieliście moje emocje, widzieliście moje wrażenia. Każdy aspekt gry jest stworzony po to, żeby dowieść klimat horroru psychologicznego i naprawdę, nie znając tytułu dobrze, tak, kojarząc go z materiałów, z wideo esejów, które na przestrzeni lat się oglądało, z gameplayu z tamtych czasów, nie znając go tak dogłębnie, jednak w tych miejscach, gdzie te charakterystyczne sceny się dzieją, tutaj wierność jest ogromna, więc za tą wierność, za naprawdę przyłożenie się do stworzenia nie tylko zwykłego cash grabu, tylko porządnego remake'a. Twórcom należą się tutaj podziękowania, zwłaszcza w postaci naszych pieniążków najlepiej, nie? Absolutnie nie będę się rozwodził. Kontrowersja wokół tytułu jest oczywiście zawsze jakaś musi być. Ta skupia się na tym, że design tych postaci, które mamy teraz, odbiega od oryginału zbyt bardzo. Z moich przemyśleń oczywiście to jest kwestia bardzo subiektywna, trudno się tutaj rozwodzić, nie lubię wchodzić w takie tematy, to jest kontrowersja, wiecie, problemy pierwszego świata. Natomiast postaci, które mamy teraz, faktycznie wyglądają realistycznie. Większość z tych, które znamy i zwłaszcza jeśli jesteście fanami serii wieloletnimi, tak, kojarzycie z przeszłości, no tamte z tych prerenderowanych cutscenek były o wiele bardziej stylizowane, ale też o wiele mniej realistyczne. Taki blend gdzieś między grafiką 3D, animacją i w miarę realistycznymi proporcjami ludzkimi, więc one są dosyć bardzo wyidealizowane. Obecnie postaci wyglądają po prostu jakbyśmy spotkali ich na ulicy. Czy to się niektórym nie podoba? No tak, bo są może mniej atrakcyjne, może po prostu nie wyróżniają się tak bardzo. Czy to przeszkadza w odbiorze? Myślę, że nie. Myślę, że pomaga, bo znowu gra celuje fotorealizm, a to tylko pomaga takiemu gatunkowi jak horror psychologiczny. Nie ma tutaj dla mnie innych wad o tej kontrowersji, zmianie designu. Pewnie już widzieliście, jeśli dla kogoś to jest deal breaker, no to sorry, może poczekajcie na jakieś mody, na pewno wjadą, przywracające oryginalny wygląd. Natomiast technologicznie, graficznie tutaj jest przesztos, nawet jeśli nie podoba się nam design, realizacja tego jest na najwyższym poziomie. Dźwięki absolutnie sztos, topka jeśli chodzi o dźwięki w tym roku, w ostatnich kilku latach. Lords of the Fallen póki co otrzymało ten tytuł, też zresztą polski tytuł. Obecnie Bloober absolutnie miażdży Silent Hill 2, jeśli chodzi o design dźwięków. Muzyka, powrót oryginalnego twórcy, oczywiście na propsie. Dialogi, poziom scenariusza, no oczywiście tutaj pracujemy na materiale źródłowym, który jest dobry sam w sobie, więc wystarczy tego nie spierniczyć i mam wrażenie, że nie zostało spierniczone. Chociaż oczywiście to są pierwsze wrażenia, trzeba było ocenić po ograniu całej gry. Także słuchajcie, bierzcie, grajcie, wiecie, cena się nie liczy, jest przesztos. Przynajmniej w mojej opinii. Tymczasem, kronikarki i kronikarze, niech mózgi czyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.